Dzień dobry, witamy Państwa w zamku w Janowie Podlaskim. Już po raz kolejny będziemy tutaj przygotowywać dla Państwa słodkie, pyszne desery w otoczeniu przepięknej nadbużańskiej przyrody. Za nami widzicie Państwo przepiękny tył zamkowy, za nami również ścieżka zmysłów, tężnia selankowa, a dookoła jeszcze czujemy ostatnie podmuchy letniego słońca i wiatru, a to za sprawą przepięknej plaży i mola, które mam nadzieję za chwilę oko naszej kamery pokaże, ale dziś cieszymy zmysły nie tylko widokami, ale przede wszystkim smakami. Patelnia nam już się grzeje. To, co Państwo widzicie, to produkty, które użyjemy do naleśników. Tak, tak. Panie Tomku, oddaję głos, bo przecież Pan tu jest najlepszym cukiernikiem. Co dzisiaj Państwu przygotujemy? No zrobimy naleśniczki, bo zawsze jak jest gang urwisów, musimy się przygotować na większą ilość tego deseru. Zgadza się. Ponieważ schodzi. To będziemy robić tradycyjnie zrobione ciasto naleśnikowe, jajka, mąka, mleko, woda gazowana, żeby były bardziej plastyczne, elastyczne, szczypta soli. No właśnie, czyli to jest ta recepta na puszyste, lekkie naleśniki. Tak, dodajemy troszeczkę wody gazowanej, zawsze są takie delikatniejsze. Świetnie, zobaczę jak cukiernik rozlewa masę, bo ja zawsze robię to za pomocą po prostu czerpaka, a pan widzi, że profesjonalnie, z pojemniczka. Ciasto nie może być za gęste, nie może być też za rzadkie. Przede wszystkim nie może być za grube, bo przecież dzieci kochają cienkie, lekkie ciasto. Tak. I teraz najważniejsze, co będą zawierały nasze naleśniki? Jakieś buróweczki, takie owoce sezonowe w tej chwili, malina jest. Udekorujemy to jakimś sosem waniliowym, musem malinowym. No tak, mimo że zbliża się jesień, to przecież jesień obdarowuje nas przepięknymi, zdrowymi, słodkimi owocami. Nawet osy i pszczoły tutaj nie mogą się już doczekać. Naleśniki mamy już usmażone. Możemy przejść do faszerowania. Tak, przełożymy je twarogiem. Zrobimy to tak jak dla urwisów. Tak. W naszym zamku. Czy to jest gotowy twaróg? Nie. To jest twaróg mielony. Ale doprawiany przez nas. Mhm, z jogurtem naturalnym? Nie, tutaj jest tylko cukier puder i wanilia. I udało się uzyskać taką konsystencję jedynie ze zmielonego twarożku? Tak, tak. Super, dodajemy to tak potrafią tylko mistrzowie. Dobra, trzy nam wystarczą. Tak. Teraz obsmażymy. Właśnie, bo przecież w zamku zawsze podajecie naleśniki. Tak, naleśniki są obsmażone na masełku. Mamy już pięknie podsmażone naleśniki na złocisty kolor. Myślę, że nie tylko wyglądają pięknie, ale również będą pysznie smakować. Myślę, że będą chrupiące, czyli takie, jakie najbardziej lubię. Kojarzę już ten zamkowy talerz. Tak. To na tych talerzach zawsze Państwo macie tutaj serwowane w zamku posiłki i również przepyszne desery. Panie Tomku, podtrzymam ten cudowny talerz. Dobrze, bardzo proszę. Super. Do dekoracji, tak jak Pani powiedziała, użyjemy owoców świeżych. Tak. Truskaweczkę. A jak został zrobiony sos? Sos śmietana, 34 i żółtka, cukier i wanilia. I gotujemy. Świetnie. A do tego mieliśmy już wcześniej przygotowane pyszne. To będzie akurat ode mnie dla Pana. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan dla nas naleśniki, my dla Pana pyszny koktajl. I tak pięknie przyrządzone naleśniki możecie Państwo dostać w zamku w Janowie Podlaskim i delektować się pięknym nadburzańskim klimatem, ale i pięknymi, ekskluzywnymi wnętrzami. No to co? Zdrówko. Zapraszamy. Zapraszamy.